Dzień dobry, cześć. Z tej strony Paulina Klepacz, a to podcast Czułe Miejsca. Dziś zanurzymy się w świecie fantazji erotycznych, seksualnych, a opowie nam o tym Małgorzata Iwanek, psychoterapeutka, seksuolożka, która prowadzi kanał na Instagramie, który wam bardzo polecamy, Kultura Seksualna. Cześć Małgosiu. Cześć, dzień dobry. Małgosiu, czy my wszyscy fantazjujemy? Czy każdy ma tą zdolność? Tak, jak najbardziej. Każdy ma taką zdolność, no bo też każdy ma swój własny, osobisty świat wewnętrzny. Mhm. I to w tym świecie wewnętrznym tak zwanym możemy fantazjować i właściwie wszyscy fantazjujemy. To, co nas może różnić, to to, jaki mamy swój świadomy taki dostęp do tych fantazji. Tak? Jedne osoby będą miały większy, głębszy, bardziej taki wyrazisty. Inne osoby będą miały ten dostęp mniejszy. Natomiast zdolność wszyscy mamy taką samą. No a właśnie jeśli chodzi o te fantazje erotyczne, seksualne, bo tutaj często zaczynają się schody, że jest to coś z takiego obszaru, którego się wstydzimy, nawet jeśli właśnie to jest wewnątrz nas, to mamy z tym problem. Tak, i ja myślę sobie, że ten problem wynika z tego, że dosyć często dzieje się tak, że jakoś to, co w tym świecie wewnętrznym w nas się dzieje, budzi taką wątpliwość czy taki niepokój, że to, co we mnie, to też poza mną, tak? Czyli jeżeli ja coś mam w głowie, w myślach, czy też w uczuciach, no to, że automatycznie albo to widać, albo ja z jakiegoś powodu muszę to pokazać, powiedzieć, opowiedzieć. Tak jakby trudno było wytrzymać to, że ten mój świat wewnętrzny może być złożony naprawdę z bardzo, i jest złożony naprawdę z bardzo wielu elementów. I to nie znaczy, że to się przedostanie do tego świata zewnętrznego, jeżeli tego nie chcemy. Tak? Jeżeli tego nie chcemy, może się to nie przedostawać. A myślę sobie, że wiele osób ma taki kłopot z taką obawą, że to im jakoś zagrozi, to się jakoś przedostanie, ktoś się o tym dowie, tak, i będzie z tego jakiś kłopot. Tak, no bo właśnie w fantazji możemy w zasadzie wszystko. Możemy zrobić to, na co nie miałybyśmy odwagi, albo na tym etapie nie miałybyśmy przestrzeni, żeby to zrealizować, zwłaszcza właśnie tutaj w tej seksualności. Mogą to być jakieś kinki, jakieś różnego rodzaju rzeczy, prawda? Co więcej, też jest tak, że te nasze fantazje wcale jakoś nie potrzebują, albo nie zawsze potrzebują być realizowane, tak? Właśnie. One są jakimś wyrazem naszych pragnień, jakichś potrzeb, czasem mniej jasnych, czasem bardziej jasnych, ale to nie znaczy, że my koniecznie musimy je realizować, tak? Że jak one się nie zrealizują, to znaczy, że coś jest nie tak, tak? Albo że to nasze życie wygląda nie tak, jak potrzebujemy. Czasem warto je realizować, czasem warto je zachować dla siebie. To jest pewnie już taka indywidualna ścieżka, indywidualna droga, co ja z tych fantazji chcę jakoś urzeczywistniać. Może się tak zdarzyć, że taka niezrealizowana fantazja stanie się w ogóle też jakimś rodzajem fiksacji, tak? Że ja się tak jakoś już nakieruję tym, że to się powtarza, że w ogóle nie jestem w stanie o niczym innym myśleć niemalże, tak? Ale to też wcale nie oznacza, że ta konkretna fantazja, jaka by ona nie była, powinna być zrealizowana, żeby pozbyć się tej fiksacji. To bardziej oznacza, że ja mam jakieś uczucia, jakieś emocje, jakieś myśli, jakieś swoje pragnienia, potrzeby, które chcą dojść do mojej świadomości i dochodzą w taki sposób, jak potrafią. Tak? Czyli na przykład poprzez budowanie się jakiejś fantazji bardzo takiej wyraźnej. Czyli warto interpretować te fantazje, bo te fantazje się bardzo tak kojarzą też jak sny. No do snów mamy senniki, internet tym wybucha, są grube, opasłe tomy senników, więc co nam się przyśni, możemy przewertować i sobie zinterpretować. A co z tymi fantazjami właśnie, bo o czym one mogą mówić, tak jak tu powiedziałaś? Możemy fantazjować o takich właśnie rzeczach, które nas niepokoją, nie wiem, seks z kimś, sąsiadem z piętra wyżej, a jestem w relacji, seks z osobą tej samej płci, a jestem heteroseksualna, gwałt, takie właśnie naprawdę niepokojące osoby często zachowania. Tak, tak. Te fantazje mogą być rzeczywiście zupełnie różnorodne i tak jak mówię, one nie... Z fantazjami, tak jak mówisz, jest tak jak z tymi snami, że one niekoniecznie przekładają się jeden do jednego.
nawet bym jakoś nawet miała taką hipotezę, że częściej niż rzadziej nie przekładają się tak jeden do jednego. Tak, są wyrazem naszych jakichś pragnień. Być może w tym pragnieniu, jeżeli jestem osobą heteroseksualną i fantazjuję o seksie załóżmy z kobietą, to być może w tej fantazji chodzi o to, że jest we mnie jakaś taka potrzeba bycia, no nie wiem, w takiej większości, tak? Albo taka potrzeba, żeby jakoś zrobić coś na przekór jakimś oczekiwaniom. Aha, tak? Czyli nie tą konkretną rzecz, tylko że po prostu wyłamać się z tego schematu, w którym żyję, jestem. Tak. Ja też tak sobie myślę, że my żyjemy w takim bardzo dosłownym świecie. Ja myślę sobie, że on się robi coraz bardziej dosłowny przez to, że między innymi, że psychoedukacja jest bardzo popularna. My tak wszystko rozbieramy na te czynniki pierwsze, tak? Ale bardzo myślowo. Natomiast myślę sobie, że my w ogóle się nie zajmujemy tak społecznie czy tak szerzej naszymi światami wewnętrznymi. I trochę nic dziwnego, bo to jest trudne, dlatego że każdy ma swój własny świat indywidualny. I trochę tak jak inaczej, tak jak wspomniałaś te senniki, trochę inaczej niż tak jak z tymi sennikami, tak? Śnią mi się pieniądze, sprawdzam sobie w senniku, tak. To znaczy to, tak? No i mogę zakładać, okej, dobra. Natomiast to tak nie działa, tak? W takim sensie, że tak naprawdę każdy potrzebuje swój własny świat wewnętrzny na tyle, na ile możliwe to w ogóle jest, indywidualnie go zbadać i indywidualnie podchodzić do różnych swoich znaczeń, swoich jakichś rozumień tego, co tam w tym środku się dzieje, tak? Ja myślę sobie, być może się mylę, ale tak jak obserwuję to, co się jakoś tak dzisiaj dzieje społecznie, to ja myślę sobie, że my cały czas za mało przykładamy wagi temu właśnie, jak rozumieć siebie tak od środka, no bo to jest też trudne. Jak, wspomnę to nazwisko, jednak to jest duże nazwisko, chociaż związane z dużymi kontrowersami pewnie czasem, ale no, tak jak Freud zaczął zajmować się psychoanalizą, tak, no to on bardzo wyraźnie mówił o tym, że on chce się zajmować, że to, co on proponuje, to taka indywidualna, osobista, prywatna introspekcja. Tak? I to jest w ogóle coś, co nie można przeczytać książki. Tak, trzeba mieć swój taki przewodnik po sobie. Tak. Ale trudno to zrobić w tym dzisiejszym takim przebodźcowanym świecie. Zwłaszcza myślę, że jak jest taka w jakiś sposób triggerująca fantazja, to my chcemy od niej uciec. Wolimy przejrzeć Instagram, zająć się podglądaniem tego życia, niż właśnie zajrzeć do środka, do wewnątrz, bo jak powiedziałaś, to nie są łatwe rzeczy. Tak, to nie są łatwe rzeczy, a czasem też właśnie przerażające, no bo tak jak mówisz, no jeżeli ja jestem, nie wiem, załóżmy szczęśliwą żoną, mam trójkę dzieci, a fantazjuję codziennie o sąsiedzie, tak, czy nie wiem, o listonoszu. Tak, właśnie, bo to jeszcze może być albo aktor, aktorka, ale może to być osoba, którą znamy. Tak, to ktoś z rodziny, robi, tak, w ogóle, nie wiem, tak, mąż dużo. Mojej kuzynki, no to już w ogóle naprawdę, no i teraz możemy od tego uciekać, co prawdopodobnie będzie podbijać tę fantazję. Możemy to realizować, co może nam, wiadomo, wywrócić życie do góry nogami, no i też poranić tak naprawdę i nas, i innych, więc to też jakieś może mieć swoje negatywne skutki. A możemy próbować jakoś badać, o co w tym chodzi, tak? Z czym mi się ten mąż czy sąsiad kojarzy, tak? Co mam w swoim związku, czego nie mam w swoim związku, tak? Jakie aspekty w ogóle pozaseksualne, pozacielesne są dla mnie ważne, tak? Naprawdę badamy całe spektrum bycia w relacji, całe spektrum kontaktu z drugą osobą, niż tylko ten stricte taki seksualny czy erotyczny, tak? Czyli to nie chodzi tylko o to, że nie wiem, ja lubię, załóżmy, seks oralny i zastanawiam się, tak, czy tam ten sąsiad też lubi, tylko w ogóle z czym on mi się kojarzy, tak? Jakie on w ogóle wywołuje we mnie emocje, wyobrażenia. To, co my czujemy, bo my chyba tutaj, właśnie tak jak mówisz o tym wnętrzu, to takie zwrócenie się do tego, nie tylko interpretacja, ale tego, co my czujemy, kiedy ta fantazja jest, co w nas to wywołuje. Tak, tak. Ja w ogóle bardzo zachęcam, jeżeli tak rozmawiamy o takim, takiej możliwości badania tego świata wewnętrznego, to ja bardzo zachęcam do czytania baśni. Baśnie, i to mam tutaj też na myśli Grimmów, których niektórzy się tak bardzo boją, ale też baśnie polskie, tak? Leśmian pisał też przecież baśnie. Wyboru dużo, tak. Leśmian, wspaniały język Leśmiana. Język w ogóle jest niesłychany, naprawdę. Tak.
Ale baśnie też, nawet jeżeli na początku to jest trudne. Ja pamiętam, jak zaczęłam czytać w dorosłym życiu baśnie, tak? Jak tam czytałam, że nim komuś nogę, tam siostrze, no tak, kopciuszka odcięli nogę. Bracie Grimm są coś takie mroczne, no po tak, prostu są mroczne, tak. Tak, i sobie myślałam, Boże Święty, o co w tym chodzi właściwie, tak? Czemu? Ale jak tak zaczynamy to czytać i pozwalamy sobie temu płynąć, zastanawiać się, tak? To naprawdę możemy doświadczyć z czasem, że ten nasz świat wewnętrzny i nasze rozumienie świata wewnętrznego naprawdę się poszerza. Więc ja zachęcam do czytania baśni dzieciom, tych, które jakoś tam są powiedzmy odpowiednie, ale też nam samym, żeby w ogóle tak, czyli ten świat, nawet nie to, że same fantazje, ale w ogóle ten świat wewnętrzny, żeby jakoś tak sobie poszerzać, czy dostęp do tego świata wewnętrznego poszerzać, bo to naprawdę w taki sposób zacznie działać. No bo właśnie, bo my potrzebujemy jakiegoś takiego gruntu, żeby fantazjować, no bo fantazje mają swoje zalety, prawda? Bo tu powiedziałeś o tych takich fantazjach, które nas mogą triggerować, mogą nas tutaj niepokoić, ale generalnie fantazjowanie ma swoje benefity i chciałam właśnie teraz o tym porozmawiać. Co nam to daje? Co nam daje rozwijanie tego świata wewnętrznego? No, myślę sobie, że no, to przede wszystkim sprawia, że możemy jakoś tak pełniej czerpać ze świata, tak? Zewnętrznego z kolei, tak? Jeżeli ja jakoś w tym swoim świecie wewnętrznym czuję się bezpiecznie, jakoś on jest mniej lub bardziej poznany, też umówmy się, nie da się go poznać w 100%, tak? No to bycie w tym świecie zewnętrznym z kolei stanie się bardziej takie ciekawsze, bardziej bezpieczniejsze, tak? I wtedy te fantazje erotyczne, seksualne, związkowe, romantyczne mogą mi służyć do badania tego, czego ja chcę w tym świecie zewnętrznym, tak? Jakiego związku, jakiego seksu, jakiej romantycznej relacji, tak? Więc to będzie mi pozwalało badać moje potrzeby, więc jak najbardziej to ma swoje zalety. Niekoniecznie właśnie to, o czym mówimy, że to jakoś musi koniecznie wystraszać, ale ja dzięki temu mogę sprawdzać, co ja chcę, jak ja chcę być w tym świecie zewnętrznym, z innymi ludźmi, ze sobą, tak? Co ja chcę w tym seksie, ale właśnie nie tylko, co ja chcę w ogóle w relacji. No właśnie, i to jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie ja sobie mogę po prostu pofantazjować. Też, że sama fantazja dla fantazji może być przyjemnością, prawda? Jest jakąś taką częścią tej naszej całego życia erotycznego. I że gdy tak się trochę wyzwolimy, że to jest stres, że mamy tu badać, to możemy sobie pozwolić płynąć, tworzyć jakąś historię, która po prostu jest przyjemna. Możemy to robić przy okazji seksu solo, ale po prostu, prawda? To nie musi być też taki totalnie kontekst erotyczny, dokładnie, związany z pobudzaniem ciała. Chociaż gdzieś tam pewnie pobudza, jeśli to jest fantazja taka seksualna. To dokładnie tak samo jak ze snami. Kiedy śni nam się, kiedy mamy jakiś sen na przykład erotyczny, albo właśnie taki romantyczny, tak? I budzimy się, jest przyjemnie, nie wiem, to nas jakoś motywuje, sprawia, że tak jakoś chętnie wstajemy, uśmiechamy się do siebie, tak? To się nie wydarzyło tak fizycznie, wydarzyło się mentalnie, jakoś tak umysłowo, choć no, pewnie bardziej emocjonalnie. I jednak na nas wpływa w taki pozytywny sposób. Też warto pamiętać, że no bo to, czego my doświadczamy w takim świecie zewnętrznym, no jest do takiego mniej lub bardziej zbadania. Tak? Jest fizyczne, jest do zbadania, jest linearne. Natomiast to, co się dzieje w tych naszych fantazjach i w naszym też śnieniu, nie jest linearne. Jest takie, my o tym mówimy w psychologii, jest transowe. Ta logika nie jest taka linearna od A do Z, tak? Tylko właśnie transowa, jak ze snu, dziwaczna. I to jest to, co nas też buduje od środka i może nas budować w taki właśnie dobry, pozytywny sposób, co przekłada się na to takie dobre korzystanie ze świata zewnętrznego. Nawet jeżeli czasem to jest niezrozumiałe, tak? Zasypiam wieczorem, mam jakąś fantazję, okej, no to jest przyjemne, ale właściwie o co w tym chodzi? Tak nie, to czasem ja być może nie muszę tak tego rozłożyć na czynniki, tak? Tylko czuć i z tym czuciem zostać i to już jest coś, co będzie mi dawało jakoś tak od środka coś pozytywnego. I to może być też taką inspiracją do tego właśnie życia zewnętrznego, życia seksualnego. Oczywiście o jakiejś fantazji możemy też opowiedzieć, nie po to, żeby ją zrealizować, jeśli oczywiście chcemy, ale w tej relacji, żeby
to wykorzystać jako element, nie wiem, dirty talku, prawda? Że coś takiego, opowiadanie sobie o swoich fantazjach może być elementem jakiejś takiej gry seksualnej. Jak najbardziej, tak? Może wtedy mieć też taką funkcję właśnie zbliżającą, mm-hmm. że opowiemy sobie nawzajem, albo ja dzisiaj opowiem, ty jutro, co takiego sobie wyobrażam, o czym fantazjuję, co jakoś mnie nakręca, tak? I chciałabym z tobą zrealizować, tak? Że to może być element jak najbardziej budujący związek, zbliżający i też podsycający w ogóle takie pożądanie w relacji, czyli namiętność, tak, tę chęć zbliżania się, no nie tylko tak emocjonalnie, psychicznie, tak, ale też właśnie fizycznie. A myślę sobie tak, czy o takich rzeczach, o tych fantazjach trzeba rozmawiać właśnie w takim kontekście, że jesteśmy w sypialni, o tym rozmawiamy, czy to może być taki element, że w ciągu dnia coś, nie wiem, partnerce, partnerowi wyszeptuje na ucho i po prostu, żeby właśnie, kiedy jesteśmy w takiej relacji, podsycać ten ogień, bo jakby to jest taki temat, który się ciągle gdzieś przewija w mediach, co zrobić, żeby ogień w relacji ciągle płonął i każdy jakieś tutaj rady wysnuwa. To jest w ogóle temat rzeka. Tak, osobno oczywiście. Tak. Natomiast przypomniało mi się, jak zadajesz to pytanie, to przypomniało mi się ostatnim, w zeszłym tygodniu widziałam taki mem, tak, w internecie. Był fragment SMS-a, kochanie, wracam już do domu, nie mogę się doczekać, pragnę cię, tak? Cieszę się, że zaraz się spotkamy, 3. I odpowiedź na tego SMS-a, kup ziemniaki. To mi się tak skojarzyło, wiesz, bo cach. No, to proza życia, tak, tak, dokładnie życia tak. Wyszła, no. Natomiast ja tak sobie pomyślałam, że tak, że jednym z elementów tego podsycania ognia, to jest taka bezpośrednia rozmowa, tak, nie wiem, leżymy wieczorem w łóżku, mamy czas dla siebie, czy nie wiem, dziś jesteśmy na wyjeździe, ale często to są też te momenty takie w trakcie tej prozy życia, że przyjdzie mi coś do głowy, ja napiszę tego SMS-a, tak, albo, nie wiem, zadzwonię i powiem coś przez telefon, czyli, że to nie musi być tu i teraz, chociaż pewnie to wiele ułatwia, no bo jednak zawsze jest bezpieczniej czy łatwiej rozmawiać tak w cztery oczy. No ale dzisiaj też mamy możliwości, żeby to się odbywało jakoś tak w ogóle w potoku tego dnia, tak? Że coś się dzieje, ja jestem w pracy, a w międzyczasie. I rzeczywiście tak, no, tak się przyjmuje, że jak chcemy w tych szczególnie wieloletnich związkach jakoś podsycać ten ogień, no to tak się przyjmuje, że to, że warto wplatać te elementy takiej gry erotycznej w tę codzienność. Także ja jestem w pracy, ale pomyślę sobie o tej mojej drugiej połówce i piszę SMS-a, tak? Albo wysyłam zdjęcie. No w pracy można coś inspirować, no praca, nie wiem, seks na biurku, wejść w jakiś role-playing, szefowa, podwładny, więc nic dziwnego. Jeśli mamy tak rozkręconą, myślę sobie, tą wyobraźnię, tak ten świat wewnętrzny i się w nim bezpiecznie czujemy, to myślę, że takie fantazje mogą przechodzić właśnie w dziwnych takich teoretycznie porach dnia, nie w tym kontekście, że jesteśmy w sypialni, tylko gdzieś poza nią i to chyba jest fajne. Myślę sobie, że to jest bardzo fajne. Myślę sobie, że całkiem często rzeczywiście się dzieje, no bo przecież my odbieramy tę rzeczywistość wszelkimi możliwymi zmysłami i nic dziwnego, że coś w kontekście zupełnie pozaerotycznym jakoś nas natchnie, właśnie trafi do tego naszego świata wewnętrznego i jakieś pożądanie czy jakąś chęć zbliżenia się w nas uruchomi. No właśnie, a co wtedy, kiedy jest zbliżenie? Wyobraźmy sobie, jest zbliżenie, jest seks, między parą i jedna z osób, zamiast być tu i teraz, czy w tych emocjach, odpływa gdzieś, w jej głowie pojawia się ten inny świat, na przykład właśnie świat z fantazji. Czy to jest okej? No, to pewnie zależy. Myślę sobie, że to generalnie jest okej. No, tak działamy jak ludzie, tak? No, trudno to jest nic być dziwnego. Właśnie chodzi mi o to, że właśnie, że czasem to też może mnie niepokoić, że dlaczego ja jestem tu z, nie wiem, z ukochaną, powiedzmy, osobą, mam świetne odczucia, a nagle mi się, nie wiem, w głowie pojawiają te inne rzeczy, czy z fantazji, czy ten sąsiad, czy po prostu był chłopak, ktoś wyimaginowany. Tak, nasz umysł naprawdę podąża takimi ścieżkami, że trudno jest tak to monitorować i jakoś regulować świadomie, więc jak najbardziej to się może zdarzyć i z reguły nie jest niczym, nie wiem, szkodliwym, czy czymś, co koniecznie trzeba się, czym koniecznie trzeba się przejmować. Widocznie w taki sposób to na nas działa. To, więc ja bym powiedziała, że to jest, używając tego określenia, tak normalne. Aha, tak. Natomiast
kłopot być może zaczyna się wtedy, kiedy rzeczywiście ta fantazja o kimś innym, czy te myśli o kimś innym w trakcie seksu z partnerem, z partnerką, pojawiają się za każdym razem, tak? No bo być może wtedy to jest jakiś sygnał, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, która no nie do końca nam odpowiada, że chyba chcemy czegoś innego. Tak, że to jakaś taka ucieczka i znak, sygnał, jak mówisz. A czy może to być też tak, że świadomie włączamy jakieś fantazje, żeby w jakiejś trudnej sytuacji, właśnie no to trochę jest może nieodpowiednie, ale żeby przetrwać ten seks, żeby podkręcić ten seks, czy swoje doznania. Tak, to się też często zdarza, że i osoby też o tym mówią, że no celowo włączają sobie jakąś wizję, tak, jakąś myśl, czy jakieś wyobrażenie, żeby, nie wiem, to podniecenie utrzymać, tak, żeby ten seks w ogóle mógł się zadziać. No i wtedy to też jest pytanie, tak, o co w tym chodzi? Czy to jest tak, że ja za każdym razem tego potrzebuję? Czy to jest, no nie wiem, jakaś wyjątkowa sytuacja, raz na jakiś czas, no to może się zwyczajnie zdarzyć. Ale jeżeli to jest coś, co się po prostu powtarza, jest w takim moim stałym repertuarze w trakcie seksu, no to widocznie no coś takiego jest, czego my nie chcemy albo chcemy inaczej. To oczywiście nie oznacza, ja tak sobie dzisiaj myślę, kiedyś pewnie myślałam inaczej, ale już z wiekiem to mi przeszło, to oczywiście nie oznacza, że absolutnie musimy, nie wiem, wyjść z tej relacji, rozpocząć inną z tym sąsiadem, z kimkolwiek, bo no nie. Tak to jest, że te nasze życia się różnorako układają i czasem rzeczywiście no, możemy te fantazje jakoś ich doświadczać, ale swoje życie też jakoś kierować w inny sposób. Tak? To już jest wtedy ten nasz własny dylemat i konflikt, który potrzebuje jakiegoś rozwiązania. Ale to oczywiście może być temat, z którym można pójść do seksuolożki, seksuologa, że jeśli sobie sami tutaj nie potrafimy tego wytłumaczyć, nie wiemy, o co z tym chodzi, to czy to jest jakaś fiksacja, to że wtedy się udajemy do gabinetu. Tak, jak najbardziej. Wtedy można popróbować jakoś znowu pobadać ten świat wewnętrzny, ten świat tych potrzeb, pragnień, rozczarowań być może, tak, zawodów. To jak najbardziej. A co zrobić, bo tak, powiedziałaś o tych braciach Grimm, powiedziałaś o baźniach i coś świetne. Wiemy, że fantazjowanie ma te zalety, że to jest po prostu przyjemne, że podkręcające, podniecające. Zarówno solo, jak i z innymi osobami. No, co jeszcze zrobić? Jak jeszcze się karmić, żeby ten, żeby ta fantazja, żeby ten świat wewnętrzny się rozwijał? No ja myślę sobie, że to, co jest w ogóle takie rozwijające w życiu, to kontakt, nie wiem, jak to tak powiedzieć, no bo to, co przychodzi mi do głowy, co chciałabym powiedzieć, to kontakt z pięknem. Okay. Tak, ale to piękno, to dla każdego oczywiście no, będzie oznaczać co innego, tak? To, co mnie się tak kojarzy z tym właśnie pięknem, no to na przykład, nie wiem, no bycie w przyrodzie, tak? W jakimś miłym otoczeniu, ale też w jakiejś w jakimś ładnym takim architektonicznie miejscach na przykład, tak? Czy jakieś, jak mamy jakieś ładne dla nas, miłe, przyjemne materiały na ciele, tak? Czyli te zmysły i uważność tutaj by się też mocno z tym wiązało. Czyli to wszystko, co wpływa, co jakoś działa na nasze zmysły, na nasze spostrzeganie, ale w ogóle też szerzej na zmysły, tak? Zapachy, przy czym znowu, to dla każdego co innego, bo dla jednej osoby to będą mocne perfumy, a dla kogoś innego to będą, nie wiem, delikatny zapach trawy, tak? Czyli, że próbujemy, bo w baśniach jest tak, że oddziałujemy na ten świat wewnętrzny poprzez, no rzeczywiście, karmienie go tak dosłownie, tak? Czyli ja czytam wymyśloną opowieść i jakoś ona mnie karmi od środka. Ale też to, co pomaga budować, czy jakoś rozwijać tę uważność, czy ten świat wewnętrzny, to ten kontakt ciała z czymś takim, no ja to nazywam pięknym, na zewnątrz. Tak? No to właśnie ta fantazja się kojarzy, że to jest taki wewnętrzny świat, ale tutaj jednak to ciało też gra rolę, że my tak często chcemy to jakoś rozdzielić, a to jednak wszystko jest połączone. To jest tak, to jest połączone i no ja myślę sobie, no szczególnie w mieście, nie wiem jak ty masz, ale ja myślę sobie, no szczególnie w mieście to jest trudne, żeby to ciało nie tak utrzymać w takim właśnie kontakcie z tym światem zewnętrznym. Uważności, bo tu klakson, bo tu telefon dzwoni. Tu te ekrany na każdym
każdym kroku, tak? Wsiadasz do tego autobusu i już 5 ekranów. Jest mnóstwo bodźców oddzielających cię dramatycznie od ciała, nie? Myślę, że w samym autobusie dotknięcie chłodnego drążka, za który się trzymamy, żeby nie upaść, to już może być jakieś takie doznanie, może nas przyjść przyjemny dreszcz, zwłaszcza jeśli jest upał, a my wchodzimy do schłodzonego klimatyzacją autobusu. Czyli coś bardzo prostego, codziennego. Tak, a gdybyśmy byli w takiej uważności, to moglibyśmy tu z tego mieć jakiś taki przyjemny bodziec. A jesteśmy właśnie, jak mówisz, są reklamy, są klaksony, inni ludzie, no... Odłączamy się bardzo. No i to jest jakby też naturalne, no bo żeby przetrwać właściwie w tym natłoku tych bodźców, no jakoś musimy to robić. No ale być może to wtedy jest taka też informacja, żeby poza taką codzienną gonitwą do pracy, z pracy, przedszkole, nie przedszkole, tak, no to żeby jakoś szukać takiego spokoju, czy takiej uważności na te bodźce, możliwości korzystania z tej uważności być może w weekend, tak, albo nie wiem, wieczorem, po południu, po pracy, tak, żeby jednak... Jakiś taki rytuał nawet. Nie? Żeby sobie sprawić takie te przyjemności, rozwijać. Tak. To też mogą być rytuały związane z tym, co w domu, tak? Czyli ja mam, nie wiem, mam swoją cichą przestrzeń w domu, właśnie przyjemną, miłą, tak urządzoną, jak tego chcę. Nie wiem, mam jakiś miły koc na kanapie albo właśnie, nie wiem, szykuję sobie jedzenie w takich naczyniach, które jakoś pobudzają takie moje wewnętrzne piękno, tak? Czyli, że staram się na tyle, na ile to jest możliwe, oddziaływać na ten świat w domu na przykład, tak? Tak. No właśnie myślę sobie, że też raz, że można sobie oczywiście położyć na kanapie, mieć jakiś taki mądry, dobra, teraz fantazjuję, ale jakieś takie fajne myśli mogą do nas przychodzić, kiedy my w tej głowie pozwolimy odpocząć właśnie, tak jak te sny, że coś tak do nas przepłynie, jakieś takie inspirujące i też mówiące o nas wyobrażenia. I tu właśnie trzeba sobie dać tutaj odsiać te myśli, ten natłok z całego dnia i puścić głowę wolno. Tak. Odprężyć ciało pewnie. Tak. Zaczęła w ogóle od tego, nie, że tak ukoić to ciało, żeby ono nie było takie przebodźcowane. Przecież napięte w tym takim, co się wydarzy. Jak na tej po prostu tysiące lat temu na stepie, czy my przetrwamy, skąd coś nas zaatakuje. Tak, tak. Nie? Trochę jesteśmy tak. A te ataki są o tyle jakoś trudniejsze, że są non-stop, tak. Tak? Bo wystarczy wziąć telefon i już te bodźce płyną. A coś jeszcze chciałam powiedzieć. Natomiast tak, bo jeszcze chciałam zaznaczyć to, że żeby też właśnie pamiętać, że te fantazje, czy no jakoś tak jak te sny dzieją się same, tak? Żeby tego jakoś też nie przyspieszać, nie ponaglać, nie starać się jakoś tak wpływać, żeby też pamiętać, że to jest coś, do czego tak w 100%, czego w 100% nie możemy kontrolować też tak naprawdę, tak? To się po prostu dzieje. No są też osoby, to przy okazji tak sobie pomyślałam, no są też osoby, które nie mają dostępu, tak jak trochę na początku mówiłyśmy, do swoich snów czy do swoich fantazji, właśnie z racji tego, że są pospinane w takim trybie przetrwania, tak? Że tam w ogóle do świadomości nie jest w stanie się przebić to marzenie senne, ta fantazja, te takie elementy świata wewnętrznego, które no jakoś chciałyby nam coś pokazać być może. Tak. No i właśnie, no można mieć też taki etap w życiu, że na te fantazje nie ma tej przestrzeni i to jest no okej, okay, no nie zrobimy z tym nic, tak, że jest różnie, ale generalnie warto szukać tej przestrzeni, fantazjować i bo to nas po prostu karmi, rozwija. Tak, a też warto, myślę sobie, też warto w ogóle... teraz mi jeszcze tak przyszło do głowy, też warto jakoś wspierać dzieci w takim rozwoju. Właśnie. Nawet to oczywiście nie chodzi mi tutaj w rozwoju fantazji erotycznych, ale chodzi mi o to, w takim rozwoju właśnie do kontaktu z tym światem wewnętrznym, właśnie poprzez czytanie na przykład baśni, albo w ogóle jakichś pięknych takich opowieści, ale też zwlekając z daniem dostępu do internetu, do nie wiem, filmików w internecie, tak? Bo to jest coś, co w dramatyczny sposób zabija naszą możliwość takiego wewnętrznego wytwarzania w ogóle jakichś światów, tak? Jakichś przeżyć. Mamy to wszystko podane na tacy, wytworzone światy, a nie w swój. Dokładnie tak. To trochę tak, jak nastolatkowie zaczynają sięgać po pornografię. Tak. No i z jednej strony to jest naturalne, że ta ciekawość się pojawia, no ale z drugiej strony warto pamiętać o tym, że ta pornografia, jeżeli ona będzie stanie się
się takim głównym źródłem doświadczania podniecenia czy spełnienia seksualnego, to naprawdę w dramatyczny sposób zuboży nasze możliwości wytwarzania tego samodzielnie. Tak? Tak. I to jest potem w dorosłym życiu bardzo trudne do odbudowania. Naprawdę, ja też pracuję z pacjentami, to jest naprawdę wtedy trudna praca. Nie niemożliwa, ale trudna. Tak? Więc jeżeli mamy taką możliwość, to też warto jednak tak jakoś być z tym dzieckiem, żeby ono mogło tego świata doświadczać najdłużej jak się da, bez ekranów, tak? A w każdym razie nie bez tak regularnie w dużych ilościach ekranu, nie? I myślę, że można też jakoś snuć wspólnie fantazje z dzieckiem, wymyślać historię, opowiadając, prawda, historię. Tak inspiruje. Oczywiście są takie sytuacje, myślę, że niestety, że dziecko przychodzi opowiada nierealną historię i wtedy może się spotkać z taką negatywną opinią od opiekuna, opiekunki, że co ty wymyślasz, tak? Że właśnie tutaj też w tych dorosłych musi być ta otwartość na to, żeby z tym, że to dziecko ma swój świat wewnętrzny i że ten świat wewnętrzny warto rozwijać i że można to robić z nim. Tak, na przykład właśnie poprzez tę historię. Też musimy powiedzieć, pamiętać, że jako ludzie w ogóle jesteśmy opowiadaczami, tak? To, co nas buduje, to, co nas rozwija, to właśnie opowiadanie historii. I to jest w ogóle, tak, nie do przeskoczenia. Mhm. Więc możemy się też tak w tym kierunku próbować jakoś pamiętać o tym i włączać to do rozwoju. Tak, i że każdy z nas ma tą swoją historię i może ją opowiadać. I że właśnie super, że są historie innych, że są filmy, które nam podają cały świat na tacy i nie musimy sobie go wyobrażać, ale że fajnie ten swój film, swoją książkę gdzieś wewnątrz pisać. I że tam możemy naprawdę opowiadać. Wszystko. Tak, że możemy tam naprawdę wszystko, różne przyjemne rzeczy. I taki to jest nasz wewnętrzny, jak to powiedziała Nancy Friday, pamiętna książka z lat 70., która badała fantazje erotyczne kobiet, że to jest taki nasz tajemny ogród. Fascynujący, piękny, który warto pielęgnować. Bardzo, tak. Rzeczywiście, przypomniałaś mi tę książkę. Tak, to jest coś, co jest naprawdę takim ważnym elementem nas samych. Ważnym, przyjemnym, więc naprawdę zachęcamy po prostu do tego, abyście zajrzeli do wewnątrz, znaleźli tę przestrzeń, zaczęli pielęgnować swój wewnętrzny świat, bo tam może się dziać bardzo dużo fantastycznych rzeczy i nie trzeba szukać bodźców, urozmaiceń wcale na zewnątrz, bo odpowiedzi bywają naprawdę w nas. Czasem dużo bardziej ciekawe, czy dużo bardziej takie wypełniające, tak? Niż te, które są karmiące, tak. Do tego zachęcamy. Dziękujemy wam za słuchanie. Małgosiu, dziękuję ci za całą twoją wiedzę, za cudowne informacje. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.